Żyjecie wszyscy? Ja jeszcze żyję. No i dobrze. Ale na libero nie grał. Ciężko, z Bodim zawsze jest ciężko. Ale nie poddałeś się, remisik jest. No, okazało się, że siatkówka jednak była lepsza od koszykówki. No to dawaj, no, ale żeby przeszła na drugą stronę chociaż. Tak jak to robi Włodarczyk, ale Anita, jeden strzał i do szatni, no. To jeszcze raz, to zmieńmy, PlayStation to bez sensu. Mam nadzieję, że nie wysadzę wszystkiego w kubiecie. Przecień czerwony. Wojtek zawiązał na super te wszystkie kable, no i było ciężko, nie wiedziałem czy przeciąć czerwony czy niebieski, ale udało się uratować świat. W porządku, gonię wynik, jak nie siatkarsko to jakoś tam takie słowo. Trzeba pamiętać tylko co na pilocie nacisnąć, a to nie jest takie łatwe, bo tych przycisków jest sporo. Czy co będziesz robił jeszcze raz, wytłumacz? Nie pamiętam. Czuję się, że przyjechałem ze wsi i trafiłem w końcu do odpowiedniego miejsca. Co teraz? Ile było wcześniej? Myślę, że najlepszym przykładem i powodem, dla którego warto to oglądać, jest to, że jest tam Daniel Kliński i trzech pozostałych zawodników, a zresztą może mniej znanych, ale równie utalentowanych. Zapraszam serdecznie i poza tym zapraszam również na mecz z... Łuczniczką Bydgoszcz. No właśnie, z Łuczniczką Bydgoszcz. Jak mówiliście, zapomnieliście. Oczywiście, że nie zapomnieliście. Dziękuję.